Drugi memoriał szachowy imienia Ireny Warakomskiej dobiegł końca. Kilkuset szachistów zmagało się w turniejowych pojedynkach, dzieliło doświadczeniami, zwiedzało miasto i jego okolice. Turniej już po pierwszej edycji zyskał dobrą markę i został doceniony przez Polski Związek Szachowy. Kilkanaście tygodni temu podczas gali wręczania medali Mistrzostw Polski w szachach, gdy Anna Warakomska odbierała srebro, na stowarzyszenie spadł deszcz komplementów. I tam właśnie usłyszałam, że organizujemy, nasze stowarzyszenie organizuje jeden albo nie jeden z największych, ale największy turniej w Polsce szachowy. Dostaliśmy gratulacje z PZ Szachu właśnie za taką organizację i za to, że tylu chętnych arcymistrzów ze wszystkich stron świata przyjeżdża do nas. Także to jest ogromne wyróżnienie dla nas. Ogromna radość. Patronka stowarzyszenia Irena Warakomska przez 10 lat była prezesem klubu szachowego Hańcza Suwałki. To jej zaangażowanie sprawiło, że Suwałki stały się szachową potęgą. Podczas tej dekady juniorzy zdobyli ponad setkę medali w rozgrywkach szczebla Mistrzostw Polski. Dwukrotnie zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski, raz wrócili z brązem. Skąd szachy w życiu całej rodziny Warakomskich? Banalnie, zupełnie banalnie. Tomasz był w szpitalu, zabieg wycięcia trzeciego migdałka, miał lat 6, szedł do pierwszej klasy jakoś tak, to było jakoś we wrześniu i bardzo się nudził. No był sam w tym szpitalu, Ania była malutka, Ania miała 3-latka, więc mama nas, my jeszcze tak w domu, czwórka dzieci w domu, Tomasz w szpitalu. No robiliśmy wszystko, żeby się tam nie nudził, ale mieliśmy szkołę, to był wrzesień, my chodziliśmy do szkoły. Ania 3-letnia też potrzebowała opieki w domu, więc ten czas był tak podzielony. Po szkole biegliśmy do niego, trzeba było coś, tą pustkę wypełnić. Tomek znalazł pana, który gra w szachy i on coś tam mu pokazał też, żeby się nie nudzić, pokazał mu tam jakieś tam ruchy. Marcin, brat, przynosił szachownicę do szpitala i tak się zaczęła przygoda z szachami. W pewnym momencie ten pan już powiedział, zabierzcie to dziecko, bo ono mnie męczy. On non stop chciał grać w te szachy z tym chorym pacjentem. Więc mama wpadła na pomysł, żeby Tomasza zapisać do klubu szachowego w Suwałkach. No i tak się stało. Zapisał pierwsze próby tak z panem Mikołajem Burą. Zapalił iskierkę pan Mikołaj, no ale potrzeba było więcej, więc zaczęli przyjeżdżać do nas ludzie. Mama zaczęła szukać specjalistów i pan Stanisław z Litwin, który do nas przyjeżdżał pierwszy, takie szachy dla dzieci, próbował jakby swoimi metodami zarazić te Tomasza, a potem już i Anię, bo Ania jako 4,5-letnia dziewczynka zaczęła grać. I mama zaczęła się angażować w tą, jakby w klub szachowy w Suwałkach. To, że była społecznikiem i niesamowicie dobrą osobą, to wszyscy wiemy. I to wszystko skierowała w szachy. Dzisiaj Anna Warakomska jest wicemistrzynią Polski kobiet. Powołana została do kadry narodowej, która reprezentować będzie nasz kraj na Olimpiadzie Szachowej w Gruzji. Tomasz Warakomski jest arcymistrzem, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski juniorów. Nie sposób wymienić wszystkich zdobytych przez niego laurów. Irena Warakomska nie bez kozery do dziś nazywana jest przez wielu wywodzących się z naszego miasta szachistów po prostu mamą. Dlaczego? Organizowała systemem gospodarskim też, takim gospodarczym bardzo, wyjazdy dzieciaków na wszelkie turnieje. Organizowała, pamiętam jak dziś, jak prosiła o to, żeby ktoś tam pojechał w ramach reklamy, zawiózł dzieci za darmo na drugi koniec Polski, tak jak robiła tony kanapek, żeby było taniej, żeby się nie zatrzymywać gdzieś tam, to wszyscy pamiętają słynne kanapki pani Ireny, który musiał przyjść, czy w pociągu, czy w autokarze odebrać kanapkę swoją, miał zjeść, bez coli, bez chipsów, to były turnieje z kanapkami, z warzywami, z owocami, z sokami. To wspominają do dziś wszyscy szachiści Jaweny Hańcza, wychowankowie mamy. Mama
traktowała, zawsze mieliśmy pretensje do mamy, że mama lepiej traktuje obcych niż nas. Zawsze my byliśmy ci, którzy musieli donieść te bułki, posmarować te bułki i my na końcu zjeść, bo wszyscy musieli być jakby zaopiekowani. I dzieciaki, to wiem też od tych dzisiaj młodych ludzi, którzy mi mówią, że turnieje z Warą Komską to były te turnieje, na które chciały jeździć. Jak mama jechała jako opiekunka, rodzice z zamkniętymi oczyma wysyłali dzieciaki z mamą, bo wiedzieli, że będą zaopiekowani. No i tak to się zaczęło i te szachy zaczęły się jakby w naszym domu niby przez przypadek, ale potem stały się częścią życia całej naszej rodziny. Po niespodziewanej śmierci pani Ireny jej najbliżsi nie mogli znieść pustki. Założyli stowarzyszenie, postanowili kultywować pamięć o Irenie Warakomskiej, podtrzymując i wzmacniając więzy szeroko pojętej rodziny szachowej. Tak właśnie usłyszałam. Zobacz, jak to się wszystko poukładało. Mama odeszła, a u was wszystko jakby... Tomek został arcymistrzem, Ania powołanie do kadry. Tak. Mama jest na górze i tak jak nie mogła się nami zająć, ach, bardzo chciała, tak teraz nami się zajmuje dokładnie, po prostu. Pięknie powiedział sędzia główny zawodów Maciej Cybulski, który rozpoczynając turniej powiedział o tym pięknie i dobru, które tutaj jest, że to jest turniej zrobiony z sercem i z potrzeby serca. Ja mówiłam o tym, że życie nie lubi pustki. I ten turniej jest zorganizowany po to, żeby tą pustkę wypełnić. Nie ma ludzi niezastąpionych, my jednak jako rodzina Warakomskich mówimy, że są. I ten turniej to jest turniej stworzony tak, z potrzeby serca, ale też po to, żebyśmy wypełnili tą pustkę po stracie mamy i po to, żeby móc jakby to dobro kontynuować, to co ona zaczęła, żeby to kontynuować. I cieszy mnie bardzo fakt, że już w drugiej edycji ludzie, wszyscy szachiści, cały świat szachowy postrzega ten turniej jako coś więcej niż turniej szachowy.